Moi drodzy, przyszedł taki moment w naszym życiu, w którym Jezus, jaka Grażyna rasowa! Pokaż się tu. Hej, dzień dobry! Ale to wyjdziemy tutaj! Nie, co masz w rączce? No pilnoszki. A wyjmij Dedusia. O, teraz powiedz, co masz w rączce? Pilnoszki mam to. I co sobie kupisz? Tata, jabłko. Jabłko? I co tata jeszcze sobie kupisz? Tata poszedł? Tak, na pocztę poszedł. Zaraz przyjdzie. Zaraz będziemy razem w sklepie. Co jeszcze sobie kupisz? Jabłko. Jabłko tylko? Kuleczki kupię sobie. Kuleczki? Jakie kuleczki? Kuleczki kupię sobie. Kuleczki sobie kupisz? O kurczę, a wodę? Też? No pewnie, że wodę trzeba kupić, nie? Ale zimno. Sezamie, otwórz się. Mamy minus jeden, a człowiek stęka, że zimno, nie? Jakby było minus 10, to już normalnie położyć się i czekać. No. Zobaczcie, jak to dupa się przyzwyczaja. Za moich czasów, jak ja byłam dzieciakiem, to w styczniu było z minus 15, z minus 20 śniegu po kolana, dzień w dzień. Teraz minus jeden, człowiek płacze. No tak się człowiek przyzwyczaja, no co? No, no słuchajcie, jak jest minus jeden, to jest lepiej niż minus 15 i śnieg po kolana, prawda? Tak? Tu. Włożysz? O, dobra. To, co jest na dworze, przechodzi najśmielsze oczekiwania i ludzkie pojęcia. Nie widać pewnie za dobrze, ale świata to właśnie nie widać. W końcu jest styczeń, nie ma nic dziwnego w tym, że pada śnieg, prawda? Ale nie da się dzisiaj wyjść, bo jest tak okropny wiatr, że no naprawdę żadna przyjemność. Żadna przyjemność. Cześć, lubi to być, cześć. Cześć widzowie, cześć. Słuchajcie, dzisiaj mam dzień, straszny mam dzień. Mam takie wyrzuty sumienia, bo wczoraj zdarzyła się straszna sytuacja. Jestem dokładnie, no przed okresem i to takim z dwa dni. I ogólnie na tym stylu jedzenia 16 na 8 ja wytrzymuję bez problemu, ale właśnie tak od 20 dnia cyklu do miesiączki, no to bywa różnie i powiem wam, że wczoraj poległam i o godzinie 19:40 myślałam, że zjadłam mniej, a zeżarłam prawie całą paczkę chipsów. O takie! Nawet powiem wam, że prawie całe zeżarłam, bo tutaj jest dosłownie resztka. Chcesz? Bo mamusia tylko tyle postawiła. Witajcie w normalnym świecie! Tutaj wszystkie rzeczy i wszystkie chwyty dozwolone, prawda? Ja ogólnie lubię chipsy. Ale nie jemy chipsów notorycznie i po prostu jak raz na jakiś czas się kupi, to człowiek tak ma ochotę się do nich dosiąść jak do orzeszków i nie może przestać. Przejdziemy do obiadu i zobaczcie, z naszej cudownej, wspaniałej ogórkowej zostało dosłownie tyle w małym garnuszku, także każdy po małej miseczce. Tu na patelni już mam pół czerwonej cebuli, troszkę pieczarek. Mam po odrobinie, jak widzicie, czerwonej papryki, żółtej papryki. Cześć! Cześć, mi dobrze, mogę trójkę? To daj ci ukroję, może mniejszą, co? Daj. Nie ukroję. Małą. Małą? Dobra. Pyszna papryka, nie? I będziemy robili pizzę z placków tortilli, czyli tak zwane quesadillas. I przesmażę te warzywa, doprawię je solą, troszkę pieprzu i dam troszkę oregano albo zioła prowansalskie, zobaczymy co jest. Z serów mamy mozzarellę albo otwartą goudę z Hochlanda. Tu widzę, słuchajcie, dosłownie może łyżka ciubata? Może nawet nie? No tu nie ma, widzisz, nie widać. Muszę to odcedzić, gdzie jest fasolka, także też zużyjemy. Dobra, papryka. Papryka. Czerwoną? Proszę. Proszę bardzo. Daj, przekroję, tak? Tak, proszę na mniejsze kawałki, teraz możesz jeść. Żeby zrobić właśnie quesadillę, czyli tak zwaną pizzę po naszemu, układamy jeden placek, układamy tutaj na całości farsz. Ja ser żółty sobie starłam. Tutaj mam przesmażone warzywa. Jak ułożycie sobie wszystko, układamy drugi placek, kładziemy na patelnię z jednej i z drugiej strony. Albo robimy wersję szybszą, wtedy to nie będzie wersja pizzy. Przecinacie tutaj do połowy i zwijacie to wtedy raz, dwa i takie, o, takie coś wam wychodzi dokładnie, o, takie coś wam wychodzi. W
Wtedy jest trochę szybciej niż quesadillas. Sos na spód oczywiście taki, jaki chcecie. Co? Składniki tak samo, nie? Ja akurat robię z tego, z czego widzicie, także możecie tam zrobić cuda na kiju. Ja sobie zrobiłam ketchup z majonezem, wiecie? Teraz rozłożymy sobie trochę tych warzyw. A tej fasolki to zobaczcie, jak jest mało. A ja będę robiła co najmniej dwie takie, no nazwijmy to szpicce, więc podzielę to na pół. Teraz damy sobie sera i na patelnię. Przykrywamy. Wkładamy. I ja wam powiem tak, ja patelnię to mam troszeczkę wysmarowaną olejem, bo po prostu wtedy jest placek smaczniejszy. Może być sucha patelnia, taki nie za duży ogień, nie? Żeby to nam się nie zaczęło jarać. I potem odwracamy w drugą stronę. Teraz robimy coś w stylu do odważnych świat należy. O matko kochana. Dobra. Cyk. I patrzcie, jakie ładne. O. Cyk. Chwilę z drugiej strony. I jak ta lala. No i jak pizza, to najlepiej pokroić ją na płaskim nożem do pizzy. I zobaczcie, pycha, no po prostu pycha. Moi drodzy, przyszedł taki moment w naszym życiu, w którym Jezus, jaka Grażyna rasowa, nie obrażając żadnej Grażyny, po prostu tak się mówi, nie? Ja nie mam problemu, żeby ktoś obrócił żart z moim imieniem. Jak to się mówi, rób ta, co chce ta. Przyszedł ten moment, w którym muszę uszykować walizki na wyjazd. Jedna wielka walizka, jak widzicie jeszcze stare rzeczy, druga walizka, Gwiezdne Wojny i trzecia najnowsza walizka oraz jako bagaże podręczne pojedzie ta mała, czekajcie, co jeszcze pojedzie, na pewno ja pojadę, oraz ta walizka dla laurki, ta, którą kupiłam w zeszłym roku. Czekajcie, jak to się nazywa? A, co się śmiałam, trunki! Że idealnie pasuje na wakacje, bo na wakacjach można wypić sobie jakieś trunki. Także ta walizka, na której dziecko może sobie siedzieć, może jeździć. Jak widzicie, nasza jest poobklejana bardzo, ale to bardzo artystycznie. Na pewno coś tu się jeszcze pozmienia, a może to by się dało chociaż jedno odkleić. A i chciałabym was zmartwić, bo to, że szykuję walizki, nie oznacza, że zaraz jedziemy, bo my walizki zawsze szykujemy tak ze 3 tygodnie szybciej. Bo z małym dzieckiem to wiecie, jak to jest. Ja nie chcę później wszystkiego robić na łeb, na szyję, także niestety to nie oznacza, że zaraz jedziemy. Ja nigdy nie mówiłam wam konkretnej daty, kiedy wyjeżdżamy. Zawsze wychodzi to bardzo spontanicznie. Na pewno obserwujcie mnie na Instagramie. To jest pierwsza droga kontaktu, w której dowiecie się, że wyjeżdżamy. Także tam będzie pierwsza informacja. I ja nie mówię tego dlatego, że ja jestem, nie wiem, gwiazdą YouTube'a i boję się paparazzi albo jakichś innych problemów na lotnisku czy coś takiego. Nie, po prostu nigdy nie mówiłam. I tyle. I zostaję sobie przy tej swojej zasadzie, że mówię, jak jadę, jak już wyjeżdżam, a nie mówię nigdy szybciej. Tak będą wyglądały nasze trzy wielkie walizki. To są dwa bagaże podręczne i jeszcze będzie trzeci. To będzie mój plecak taki, który kupiłam w zeszłym roku specjalnie właśnie, żeby móc włożyć tam laptopa i wszystkie swoje inne sprzęty. Tak. Spokojnie, ja tego kapelusza na wakacje chyba nie wezmę. Go kupiłam w zeszłym roku w Sinsayu i ja go tak zostawiłam, ale nie brałam go nawet i jego nie używałam. Nie no, w ogóle, no coś tu jest nie tak. Bo w zeszłym roku mieliśmy dwie duże walizki i trzy bagaże podręczne, a że teraz Laura skończyła 2 lata, to może też mieć normalnie duży bagaż i swoje miejsce siedzące, bo dziecko do 2 lat ogólnie w samolocie nie ma miejsca siedzącego, no chyba, że budżet gotówki taki, że wam jest wszystko jedno, no to możecie nawet lecieć biznes klasą, albo możecie właśnie wykupić dziecku do 2 lat osobne miejsce jako wtedy pasażer, także wtedy dopłacacie normalnie większą ilość pieniędzy, a tak teraz mamy 3 miejsca i 3 duże bagaże, także wyobrażacie to sobie? 3 miejsca i 3 duże bagaże? Patrzcie. Mir zobaczył walizki i on mówi, że nie. A jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. Czeka ta bliska? Powoli. To jest mój, blisko mój. Mhm.
Mir! Mir, bo my idziemy, powiedz. Kryśka dajesz, mama, Kryśka. Co chcesz? Kryśka dajesz. Jaka Kryśka? Tu. Zakładam kapelusz na chwilę i patrz, robimy zdjęcie, patrz. Zrób tak rękę. Nie. Tak zrób. Do góry. Dobra. Zrobiłam to. Nie, nie otwieramy. Pokaż się widzom w kapeluszu. Pomachaj. Cześć widzowie. No cześć widzowie. Wiecie co ona wymyśliła, że kot naszą. Mógł tutaj i tutaj? No do łazienki zaraz pójdziemy. Idź zobacz, czy kot naszcza. Mogę się kroć? Nie, to zostaw. To jest do mycia podłogi. Zostaw. Naszczał czy nie? Nie naszczał. Mógł idzieć iść? Naszczał? No tak, potem pójdziemy do kąpania, dobra? Idziemy na dół? Tu też naszczał? Nie ma naszczał. Nie naszczał? Udaj, mama. Zobaczcie na to. Laura się przygotowuje na wakacje. Pomóc ci? Mama, pomóc. Dobrze, daj. Patrz. Matku, jak ty wyglądasz. Babę, bodylej. I zobaczcie, ona nosi tą maskę. Tą maskę kupiliśmy kilka lat temu. Jak ty mówisz na to? Co to jest? Marusia mam. Ona mówi, że to jest maszynka. I ona się przygotowuje na wakacje. Czujecie to? Patrz, mama. A tu dziecko jeszcze tyle czasu. Mam ochotę spędzić wakacje w Tajlandii, w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy oraz jeszcze gdzieś polecimy, to zapraszam Was do obserwowania właśnie na Instagramie. Ile śniegu jest, nie? Śniegu jest, mogę wyjść. Ale nie możemy wyjść. Nie, się tak nieprzyjemnie i tak wieje, ale może jutro pójdziemy na sanki. Jeszcze Ci założyć tą maskę? Założyć. O ludzie, no dobrze. Pokaż się tu. Ej, wiecie, z czym mi się to kojarzy? Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał tego filmu, to jest ten film na faktach, który był chyba w 2018 roku w Tajlandii. 13 żyć, tytuł to jest. I jest, był serial na Netflixie, był film dokumentalny na Netflixie. Mówię był, bo tak naprawdę nie wiem, czy jest jeszcze dostępny. I jeszcze na Prime Video jest inny film nakręcony, który uważam, że jest najlepszy z tych wszystkich, które były wypuszczone. I ona właśnie w tej maseczce kojarzy mi się z tego filmu. Kto oglądał, będzie wiedział, o czym mówię, a kto nie oglądał, to bardzo serdecznie zachęcam. Nie wiem, jakie są tytuły tego na Netflixie, ale wpiszcie sobie w Google 13 żyć i jest to na Prime Video. Uważam, że tam jest najlepszy film i na Netflixie jest serial i film dokumentalny. O, także sobie zobaczcie, tylko nie wiem, jakie są tytuły. I wiecie co, wkurzają mnie te dresy. Są cholera jasna za duże. Ja nie chcę, żeby one były obcisłe jak leginsy, ale są za duże tu w pasie strasznie, bo tu w nogach to tam, że są luźne, no to okej, no bo to są dresy, nie? Ale w pasie mi się za wielkie zrobiły. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję i kciuka do góry. Zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.